Relacja między mamą a tatą jest kluczowa dla emocjonalnego, stabilnego rozwoju dziecka. Jeśli mama i tata nie zgadzają się ze sobą, są w konflikcie, jedno jest obecne albo nieobecne, to wszystko ma ogromne znaczenie, w jaki sposób my w dorosłym życiu patrzymy na swoje życie, na to, co nas spotyka, w jaki sposób rozwiązujemy problemy, w jaki sposób dobieramy partnerów. Więc pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, by zmienić swoje życie, aby je ułatwić, to zdać sobie sprawę z tego, w jaki sposób wyglądała relacja naszej mamy z naszym tatą. W okresie ciąży, kiedy byliśmy w brzuchu u mamy, w okresie pierwszych 12 miesięcy i później, kiedy byliśmy małymi dziećmi, nastolatkami i dorosłymi. Znając historię rodziny, mamy możliwość świadomego podjęcia decyzji, że nie chcemy pewnych wątków w swoim życiu już kontynuować, ale jednocześnie też mamy świadomość tego, skąd te obawy, wybory, sytuacje zdarzają się już w naszym dorosłym życiu. I o tym mówi totalna biologia. O pewnych schematach, o pewnych sposobach myślenia, programach, którymi podążamy, którymi nami kierują, dopóki są nieuświadomione. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu, ze świadomością tego, w jakim miejscu jesteś w swoim życiu i ze świadomością tego, jaki masz wpływ na to, gdzie jesteś w swoim życiu. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu. Zapraszam na grupę na Facebooku.